Warto wiedzieć, jak lobby aborcyjne manipuluje i kłamie po to, żeby forsować aborcję na życzenie. O kłamstwach związanych z głośną ostatnio sprawą w dzisiejszym vlogu. Zapraszam. Kłamstwo pierwsze. W małej miejscowości na Podlasiu 14-letnia dziewczynka z niepełnosprawnością intelektualną została zgwałcona przez swojego wujka. Tak zaczynał się, dziś już wiemy, że kłamliwy, nieprawdziwy, wpis Federy w mediach społecznościowych i od tego wpisu zaczęła się burza. Co więcej, to będzie trudny i dramatyczny początek programu, bo taka jest historia 14-letniej dziewczynki, dziecka zgwałconego przez członka rodziny, dziecka z niepełnosprawnością, dziecka w ciąży, której legalnej pomocy odmawiały kolejne szpitale. To też kłamstwa. Tak Diana Rudnik zaczęła Fakty TVN 24 stycznia. W materiale jeszcze bardziej podgrzano emocje, mówiąc, sumienie nie pozwoliło lekarzom na terminację ciąży, pozwoliło przepędzić zgwałcone dziecko. W podobnym tonie wypowiadały się inne media, politycy, aborcyjni działacze. Co dziś wiadomo? Wiadomo, że kobieta miała nie 14, a 24 lata. To oczywiście w żaden sposób nie umniejsza tragedii, jaką jest gwałt i tego, jakim jest okrucieństwem. Natomiast ma to ogromny wpływ na to, jakie emocje towarzyszą sprawie, o której tutaj mówiono. Pierwsza ze wspomnianych organizacji na ujawnienie, że kłamała, gdy chodzi o wiek kobiety w ciąży, albo przynajmniej przekazywała nieprawdziwe informacje. No, nie jestem w stanie sprawdzić, czy wiedziała, czy nie wiedziała, jaki jest prawdziwy wiek, ale przekazywała jako pewnik informacje o tym, jakoby to była 14-latka. I ta organizacja zareagowała, jakoby to było cyniczne, że teraz się podkreśla wiek ofiary. Proszę Państwa, jest oczywiste, że tragedia, jaką jest gwałt, jest tragedią w wieku, niezależnie od wieku ofiary. Natomiast faktem jest, że mówienie o zgwałconej 14-latce z niepełnosprawnością intelektualną, zgwałconej przez członka rodziny, podgrzewa emocje na poziom dosłownie najwyższy. I z tego też powodu w różnych miejscach przez wszystkie przypadki odmieniano słowo dziecko, dziewczynka, bo to wpływa na to, jak odbiorcy postrzegają taką sprawę. Kłamstwo drugie. Wiele szpitali odmówiło aborcji. Szpitale w okolicy ich miejsca zamieszkania odmówiły zabiegu, powołując się na klauzulę sumienia. Ciocia mówiła nam, że potraktowano je w sposób brutalny i nieludzki. Tu nie, idźcie stąd, nie wiemy gdzie, to nie nasza sprawa. Tak pisała Federa w pierwszym poście. Rzecznik praw pacjenta przeprowadził kontrolę w 16 podlaskich szpitalach. Po zakończeniu tej kontroli powiedział, nie potwierdziliśmy w żadnym z podlaskich szpitali, że została dokonana taka odmowa. Dokumenty, wyjaśnienia i zebrany w sprawie materiał dowodowy nie wskazują na zgłoszenie się pacjentki do szpitala w województwie podlaskim w celu dokonania terminacji ciąży oraz odmowy jej dokonania ze względu na klauzulę sumienia. Tutaj aborterzy twierdzą, że rzecznik kłamie albo że dał się oszukać, natomiast sami już zmienili wersję wydarzeń. Lobby aborcyjne już przestało mówić o szpitalach w liczbie mnogiej na Podlasiu, ale zaczęło mówić o jednym szpitalu, w którym podobno odmówiono aborcji. W rozmowie z Wyborczą ciotka zgwałconej 24-latki przyznaje, że była z siostrzenicą w jednym podlaskim szpitalu, gdzie odmówiono jej wykonania zabiegu usunięcia ciąży. Nie w kilku, jak podawały media, a teraz wspominali o tym Niedzielski, Mielowiec, napisała Wyborcza. Kłamstwo trzecie. Trudności w przeprowadzaniu aborcji, całkowity w praktyce zakaz aborcji w Polsce. Artykuły medialne na początku pełne były oburzenia, jakoby żaden szpital na Podlasiu nie chciał dokonać aborcji w takim przypadku, w którym prawo na aborcję pozwala. To oczywiście byłaby bardzo dobra informacja, że jest tylu lekarzy sumienia, i mam nadzieję, że tak jest, którzy nie zgadzają się na to, żeby zabijać człowieka. Natomiast fakty w tej sprawie są takie, że dokonanie aborcji nie było żadnym problemem. Rzecznik praw pacjenta podkreśla, że aborcja została przeprowadzona w Warszawie w dniu, w którym prokurator wydał zaświadczenie o tym, że miał miejsce gwałt.
wersja tutaj lobby aborcyjnego jest na ten moment taka, jakoby w tym dniu, w którym zostało wydane zaświadczenie prokuratora, jeden, już nie wiele, a jeden szpital na Podlasiu odmówił aborcji, po czym tego dnia kobieta miała zostać przyjęta do Warszawy i następnego dnia miała zostać wykonana aborcja. Kłamstwo czwarte to jest łączenie tej sprawy z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnośnie aborcji eugenicznej. Ta sprawa nie ma nic wspólnego z kwestią podejrzenia choroby u dziecka, z aborcją eugeniczną, która przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przed tym słynnym wyrokiem z 2020 roku, była w Polsce legalna. Ta sprawa dotyczy sprawy zupełnie innej, a mimo to nakierowanie emocji, nakierowanie narracji przez lobby aborcyjne jest takie, aby o to obwinić wyrok Trybunału Konstytucyjnego i ludzi, którzy się do niego przyczynili, o to, że rzekomo zgwałcona 14-latka nie mogła dokonać aborcji, gdy wiemy, że tutaj tylko w tym krótkim zdaniu są aż dwa kłamstwa. Nawet jeśli faktycznie ordynator szpitala odmówił wykonania aborcji, powołując się na klauzulę sumienia, to nie ma to nic wspólnego z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Prawo do odmowy aborcji od lat, czy w ogóle do odmowy działań niezgodnych z sumieniem, nie tylko aborcji, gwarantuje artykuł 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty, uchwalonej w 1996 roku podczas rządów SLD. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, jeszcze przed dojściem PiS-u do władzy, potwierdził, że prawo do odmowy aborcji gwarantowane jest przez 53 artykuł Konstytucji. Trybunał orzekł też, że lekarze nie mają obowiązku wskazywać innego lekarza, który wykona aborcję, bo to też byłoby działanie sprzeczne z sumieniem. Co więcej, szpital także nie ma obowiązku, inne osoby w szpitalu także nie mają obowiązku szukania lekarza, który wykonałby aborcję. Klauzula sumienia, o której będzie inny blok, klauzula sumienia dotyczy przedstawicieli różnych zawodów, czyli nie tylko lekarza, nie tylko pielęgniarki, którzy bezpośrednio uczestniczyliby w aborcji, ale też innych osób, których działanie w jakikolwiek sposób przyczyniłoby się do zabicia człowieka. Ta sprawa pokazuje, że lobby aborcyjne nie ma żadnych oporów, żadnych hamulców, żeby kłamać, manipulować, po to tylko, żeby wzbudzać wielkie emocje, i tymi emocjami przepychać swoje radykalne postulaty. Jestem przekonana, że wiele osób, gdy usłyszało o tym, co lobby aborcyjne mówiło na samym początku, to były kłamstwo o 14-latce, która miała być zgwałcona, nie mogła mieć aborcji, no to pewnie wiele osób jednak w tej sytuacji poczuło pewną solidarność z tą dziewczyną. Tak emocjonalnie, jakieś współczucie. Natomiast to, co próbuje robić lobby aborcyjne, to na takich emocjach, czyli na takim współczuciu, które akurat jest tutaj fałszywie rozumiane miłosierdziem, bo wiemy, że w takiej sytuacji potrzebna jest pomoc, a nie zabijanie człowieka, wsparcie, a nie kolejny dramat i kolejna zbrodnia po gwałcie. Natomiast wiele osób na bazie tych emocji jest przez lobby aborcyjne przekonywane do tego, żeby popierać ich inne radykalne postulaty, w tym aborcję na życzenie. Mieliśmy wiele przykładów takich działań w ostatnich latach, gdy lobby aborcyjne w Polsce czy za granicą wybierało jakiś skrajny przypadek, najczęściej w ogóle niezwiązany ze zmienionym prawem, jak w przypadku tej sprawy z Podlasia, po to właśnie, żeby wzbudzić jakieś oburzenie, społeczne emocje i żeby potem na bazie tych emocji forsować swoją narrację. Warto być wyczulonym na te manipulacje i udostępniać informacje o tym, jakie kłamstwa stały za działalnością organizacji aborcyjnej i innych ludzi, którzy tej organizacji sprzyjali. Dziś fakty są jasne. Widać, że organizacja aborcyjna kłamała. Wiadomo, jakie są fakty, o których mówił Rzecznik Praw Pacjenta czy prokuratura. Obawiam się jednak, że te wszystkie media, wszyscy działacze, politycy, którzy powielali kłamliwe informacje, nie sprostowali ich i nie przeprosili za to, że dołączyli do tej kampanii kłamstw i manipulacji. Prawda zawsze się obroni, ja nie mam wątpliwości co do tego, że prawda wygrywa, natomiast czasem trzeba na to rzeczywiście poczekać, bo prawda bywa cichsza niż kłamstwo i czasem dużo trudniej dotrzeć z przekazem prawdy do większej grupy ludzi. Bardzo proszę, aby ten filmik udostępnić, aby tego vloga wysłać dalej w świat, niech jak najwięcej osób dowie się o tym,
jakimi metodami posługuje się lobby aborcyjne, jak kłamie, po to, żebyśmy lepiej chronili życie człowieka na każdym etapie jego rozwoju.